Siemanko, bąbelki! Dzisiaj przychodzę do Was z takim trochę innym filmem, bo jesteśmy w terenie i sprawdzimy sobie trzy fajne miejscówki w Krakowie, które są polecane albo na Google, albo które Wy mi napisaliście gdzieś tam na Instagramie albo w komentarzach, więc teraz lecimy na pierwszą atrakcję i jestem mega podekscytowana. Będę lecieć balonem, a dokładniej to jest taki punkt widokowy w Krakowie, bo w sumie tak się zastanowiłam, że mieszkam już w tym Krakowie od miesiąca, a nawet nie wiem, jak on wygląda za bardzo, dopiero poznaję to miasto. Nie byłam nawet na Wawelu. Trochę chyba nie powinnam się przyznawać, ale tak, polecimy balonem, zobaczymy panoramę Krakowa. Bardzo się cieszę, bo jest piękna pogoda, więc wszystko będzie ładnie widać. No i ludzie pisali właśnie do mnie na Instagramie, żebym się przeleciała, bo to jest bardzo fajna sprawa. No i co, nie mogę się doczekać, jestem bardzo podekscytowana. Absolutnie mogę powiedzieć, że widać całą panoramę Krakowa. Bardzo fajna przygoda, bardzo fajnie. Tak, zeszłam już z balonu, fajnie. Uważam, że bardzo warte tych 65 zł, można zobaczyć cały Kraków. To się wznosi naprawdę wysoko. Jak ląduję, trochę szarpie w tą i z powrotem, ale jest bardzo sympatycznie. I naprawdę mega mi się podobało. Zobaczyłam sobie Kraków trochę z innej perspektywy. I to jest naprawdę całkiem ładne miasto. Zresztą dzięki mnie też mieliście szansę to wszystko zobaczyć i... No, polecam doświadczyć tego po prostu. Teraz lecimy w kolejną miejscówkę, którą polecaliście, czyli Bunny Cafe. Czyli kawiarnię z króliczkami. Ja nigdy nie miałam zwierzątka w domu. Miałam kiedyś chomika, ale moja mama kupiła za dużą klatkę. On jakby uciekał przez tą klatkę co noc, rano musieliśmy go szukać. I w końcu chyba go po prostu nie znaleźliśmy, z tego co ja pamiętam, rano po tym jak uciekł. Więc nigdy nie miałam zwierzątka, a króliczki kocham. Kocham, są takie cudowne. Także lecimy teraz do kawiarni i co? Zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, usiadłam i powiem Wam tak. Dzisiaj jest taka opcja, że kupujecie bilet za 9 zł, ale wchodzicie do królików tylko na 20 minut. Ja zamówiłam sobie czarną kawę, więc poczekam, wypiję tą kawę, porobię hiszpański
Polski i dopiero pójdę do Królików i pokażę wam, jak to wygląda, bo wygląda super. Przyszła mi kawa, więc robimy test. W sensie sama ją sobie przyniosłam. Jest dużo słabsza niż w Pojnarówce, ale dużo lepsza niż w Buszu. Bardzo delikatna, więc jak ktoś nie lubi mocnej kawy, to polecam. Jest spoko. Łeb ci tam utknie. Króliki mają teraz spanko, z tego co widzę, więc ja zawijam, ale bardzo fajna miejscowa. Dobrze, wyszłam właśnie z Bami Cafe. Nie mogłam dzisiaj cieszyć się jakby całością tego miejsca, ze względu na to, że było jakieś łączenie królików plus mały remont i można było tylko w jednej części się z królikami zapoznać. Dlatego też bilety były takie tanie, bo kosztowały 9 zł zamiast 20. Ale i tak trochę pomiziałam, trochę pomacałam, trochę podotykałam, więc jestem zadowolona. Ja zdecydowanie kocham króliczki, mimo że te miały troszeczkę spanko i były takie może nie skore za bardzo do zabawy, to i tak samo patrzenie na nie z tak bliska było wspaniałym doświadczeniem. Także polecam, jeżeli ktoś ma ochotę, na pewno też będzie to dużo fajniejsze w momencie, jak oni już przejdą ten remont i połączą te króliki, jakby będzie dostępny cały metraż, wtedy wiadomo, będzie więcej po prostu do skorzystania. Dobra, teraz lecimy dalej. Jedziemy teraz w ostatnią miejscówę i trochę plany się zmieniły, bo miała to być palmiarnia. Jest ona po prostu za daleko i dzisiaj nie mam na to czasu, więc jedziemy do takiej typowej krakowskiej lodziarni, do firmy, która jest stworzona w Krakowie. Nazywa się Good Lud. Bardzo dużo osób mi polecało, mówiło, że mają świetne lody, a ja mam ochotę na coś słodkiego, także przetestujemy i zobaczymy i dam wam znać, jak oceniam. Dzień dobry. Z wegańskich jest solony nerkowiec i czekolada z kokosem. I który jest lepszy? To tą czekoladę. Mhm. I kartę. Tak, jedną.
znalazłam sobie taką miejscówę i zrobimy test. Wzięłam smak czekolada z kokosem, wegańska. No i oczywiście w kubeczku, bo ja nie mogę wafelków. Ale sprawdźmy. O kurde. Moi drodzy. Najlepsze lody, jakie jadłam. Wow. Good lud. Macie ciokejkę ode mnie. Zajebiste. Mega dobre. Polecam. Dobra. Wróciłam. W ogóle ostatnio kupiłam ten płaszcz w Zarze i jest wspaniały, ale to nieważne. Otworzymy teraz paczkę, bo nie mogę się doczekać. Czekałam na tą paczkę 4 tygodnie. 3 tygodnie. Aż szkoda mi to otwierać. Muszę ją przymierzyć. I fell in love. Nie no, jakby to jest bluza idealna. Ja mam ją w rozmiarze ML, więc ten większy rozmiar wzięłam, bo chciałam, żeby była duża i oversize'owa. Ale po prostu, Boże, nie, no zakochałam się. Ma piękny kaptur. Jest cudowna, jest wspaniała, jakby nic dodać, nic ująć. Tak na szybko wam jeszcze powiem w ogóle, co to jest za bluza. To jest bluza z firmy Nasze Sztuka. Jest to polska firma, która 5% swojego dochodu przeznacza na charytatywne akcje, plus wszystko jest, jakby wiecie, recyklingowalne, ekologiczne, cudowne ubrania, przepiękne, bardzo inspirujące, ale jakby nieważne, podsumujmy ten dzień, jakby dzień się kończy idealnie, bo mam przepiękną bluzę, na którą czekałam tak długo, ale poza tym, 3 miejscówy. Pierwsza balon, 65 zł, bardzo polecam, super miejscowa. Uważam, że każdy, kto mieszka w Krakowie albo przyjeżdża po prostu do Krakowa zwiedzić to miasto, powinien odwiedzić ten punkt widokowy. Bardzo fajna sprawa. Następnie mamy Bani Cafe, bardzo fajna miejscowa, bardzo klimatycznie, fajnie, że można pogłaskać króliczki. Szkoda, że akurat dzisiaj był ten cały remont i to łączenie, więc nie mogłam w pełni skorzystać z możliwości, które daje ta kawiarnia, ale i tak. Bardzo fajne miejscówa, myślę, że w szczególności dla dzieci, super. I ostatnim miejscem Good Lud, na pewno będę wracać. Wspaniała miejscówa, przepyszne lody i super jest to, że mają codziennie wegańskie opcje w swoim menu, więc codziennie coś dla wegan, także super. Bo często w lodziarniach jedyne opcje wegańskie to są sorbety, a jednak fajnie jest zjeść sobie taki normalny smak lodów, a nie tylko owocowe, będąc wege. Także tak, bardzo mi się podobał ten dzień, jestem mega zadowolona, fajnie, że zobaczyłam różne takie miejsca. Czekam, aż brat odwiedzi mnie w Krakowie i wtedy pójdziemy zwiedzić jakieś miejsca jedzeniowe i chcemy właśnie przetestować miejscówki z jedzeniem w Krakowie, ale to poczekam na niego, bo on jest bardzo podekscytowany i bardzo chce zrobić to ze mną. A teraz ja odpoczywam po tym ciężkim dniu i co, widzimy się w następnym filmie, do zobaczenia. Buziaczki, dbajcie o siebie, bye! Jeszcze taka szybka przypominajka, mój koleżko, jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to w tym momencie. Jeden przycisk dla ciebie, a dla mnie bardzo dużo motywacji i pole do rozwijania własnego kanału, także proszę, raz, dwa, trzy, szybciutko klikamy, buziaczki!